W głowie Raskolnikowa myśli wirowały jak cyklon. Był okropnie rozdrażniony. — Ba, nawet nie ukrywają, nawet nie chcą robić ceregieli. — Z jakiego to powodu, mój panie, mówiłeś o mnie z Nikodemem Fomiczem, skoro mnie nie znasz? — To dowód, że już nie chcą ukrywać, że mnie tropią jak sfora psów. Najotwarciej plują mi w twarz, dygotał z furii. W takim razie bijcie wprost, a nie igrajcie jak koty z myszką. Przecież to nie uprzejme. Mój panie, skąd pan wie, może ja na to nie pozwolę. Raptem wstanę i wygarnę wam w pysk całą prawdę. Wtedy zobaczycie, jak wam gardzę. Z trudem odetchnął. A jeśli to mi się tylko wydaje, jeśli to ułuda. Jeśli się złoszczę tylko z braku doświadczenia i nie umiem odegrać swojej podłej roli, może z ich strony nie było żadnego zamiaru. Wszystkie ich słowa są najzwyczajniejsze, jednakże coś w nich tkwi. Wszystko to można zawsze powiedzieć, ale coś tu jest. Dlaczego powiedział wprost u niej? Dlaczego zamiotow dodał, że mówiłem przebiegle? Dlaczego mówią takim tonem? Tak, ton. Razumichin siedział tu tak samo jak ja, więc czemuż jemu nic się nie wydaje? Temu idiotycznemu niewiniątku nigdy się nic nie wydaje. Znów gorączka. Porfiry mrugał do mnie, czy nie mrugał? To z pewnością nonsens. Czemu miałbym rugać? Chcą mi działać na nerwy. Czy przekomarzać się ze mną? Albo wszystko to miraż, albo wiedzą. Nawet Zamiotow jest impertynencki. Czy rzeczywiście Zamiotow jest impertynencki? Zamiotow zmienił pogląd przez noc. Przeczuwałem, że tak będzie. Jest tutaj pierwszy raz, a zachowuje się jak we własnym domu. Porfiry nie uważa go za gościa, siada tyłem do niego, zwąchali się. Zwąchali się na pewno z mego powodu. Przed naszym przyjściem mówili na pewno o mnie. Czy wiedzą o mieszkaniu? żebyż już prędzej. Kiedy powiedziałem, żem wczoraj pobiegł szukać sobie mieszkania, on to pominął. Nie nawiązał do tego. Swoją drogą zręcznie wtrąciłem o mieszkaniu. Przyda mi się to później. Że niby w malignie. Ha, ha, wie o całym wczorajszym wieczorze, o przyjeździe mamy nie wiedział. A ta jędza wypisała ołówkiem nawet i datę. Nie. Niedoczekanie wasze. Nie dam się. To wszystko jeszcze nie są fakty. To dopiero miraże, nie panowie. Prosimy o fakty. Mieszkanie również nie jest faktem, tylko majaczeniem. Wiem, co mam im mówić. Czy wiedzą o mieszkaniu? Nie wyjdę stąd, póki nie spenetruję. Po co przyszedłem? To zaś, że się teraz złoszczę, to fakt niewątpliwy. twój jaki ze mnie nerwus. A może to i lepiej. Wyglądam na bzika. Porfir mnie wymacuje. Będzie próbował zbić mnie z tropu. Po co przyszedłem? Wszystko to śmignęło mu przez głowę jak błyskawica. Porfiry Pietrowicz wrócił prędko, jakoś poweselał naraz. Oj, bracie, po tej wczorajszej Bibie u ciebie trzeszczy mi łeb i w ogóle rozkleiłem się, rzekł ze śmiechem dorazu Michina całkiem innym już tonem. I cóż, było co ciekawego, bo przecie porzuciłem was w najciekawszym miejscu, kto zwyciężył. — Nikt oczywiście. Zjechali na wiekuiste zagadnienia. Bujali w obłokach. — Wyobraź sobie, Rodia, na jakie tematy zjechali wczoraj. Czy zbrodnia istnieje, czy nie? — Toż mówię ci, żeśmy gadali do nieprzytomności. — Nic dziwnego, zwykłe zagadnienie społeczne. — Odparł Raskolnikow z roztargnieniem. — Pytanie zostało nie tak sformułowane, zauważył Porfiry niezupełnie tak to prawda. Od razu przystał razu Michin i ciągnął dalej gorąco po swojemu. Widzisz, Rodionie, posłuchaj i powiedz mi swoje zdanie. Chodzi mi o to, Wczoraj wyłaziłem ze skóry, żeby ich przekonać. Czekałem też na Twoją odsiecz. Mówiłem im o Tobie. Wspominałem, że masz przyjść. Zaczęło się od poglądu socjalistów. Pogląd wiadomy: zbrodnia to protest przeciw niemoralnemu ustrojowi społecznemu i basta. I nic więcej, i żadnych innych przyczyn się nie dopuszcza. I nic. Przekręcasz! zawołał Porfiry Pietrowicz. Ożywił się wyraźnie i patrząc na Razumichina, śmiał się raz po raz, czym jeszcze dodawał mu ostrogi. Nic się nie dopuszcza. Z zapałem przerwał Razumichin. Nie przekręcam. E mogę ci pokazać ich książki. Wszystko u nich pochodzi stąd, że środowisko spaczyło człowieka i nic więcej. Ulubiony ich frazes. Stąd prosty wniosek: że gdyby dać społeczeństwu ustrój normalny, wszystkie zbrodnie znikną od razu jak zdmuchnął i wszyscy w mig staną się cnotliwi natura się nie liczy naturę wyrzuca się za drzwi natury nie potrzeba u nich nie jest tak że ludzkość, rozwijając się aż do końca historyczną, żywą drogą, sama przez się zmieni się wreszcie w społeczeństwo normalne, lecz odwrotnie. System społeczny, wyszedłszy z jakiejś matematycznej głowy, od razu uporządkuje całą ludzkość. W MIG uczyni ją sprawiedliwą i bezgrzeszną, przed wszelkim żywym procesem, bez żadnej dziejowej i żywej drogi. Dlatego też tak instynktowo nie lubią historii. Zawiera ona same łotrostwa i głupstwa. Wszystko się u nich tłumaczy jedynie głupotą. Dlatego również tak nie lubią żywego procesu życia. Nie potrzeba żywej duszy. Żywa dusza zażąda życia. Żywa dusza nie usłucha mechaniki. Żywa dusza jest podejrzana. Żywa dusza jest wsteczna. To zaś, czego oni chcą. Trąci wprawdzie truposzem, e, wprawdzie można to zrobić z kauczuku, ale za to jest to nieżywe, za to jest bezwoli, za to jest niewolnicze, nie pomyśli o buncie. W rezultacie wszystko się sprowadza do układania cegiełek, do planowania korytarzy i pokoi w falansterach. E, falanster, owszem, gotów, ale natura wasza nie jest gotowa do falansteru. Pragnie życia, nie dokonała życiowego przebiegu, nie kwapi się na cmentarz. Z pomocą samej tylko logiki nie da się przeskoczyć natury. Logika przewidzi trzy wypadki, a wypadków jest milion. Odciąć więc cały milion i wszystko sprowadzić do kwestii komfortu. Najłatwiejsze rozwiązanie, kusząca jasność i nie potrzeba myśleć, grunt, że nie potrzeba myśleć, cała tajemnica żywota mieści się na dwóch kartkach druku. Proszę, jak cwałuje, jak bębni, trzeba go przytrzymać za ręce. Śmiał się Porfiry, po czym zwrócił się do Raskolnikowa: Niech pan sobie wyobrazi coś w tym rodzaju wczoraj wieczorem w jednym pokoju na sześć głosów i to po dobrej porcji ponczu. Może pan to sobie wystawić? Nie brać się za pozwoleniem. Środowisko gra w zbrodni dużą rolę. Obstaje przy tym. To wie mi bez ciebie, ale ty mi powiedz taką rzecz. Czterdziestoletni mężczyzna zgwałcił dziesięcioletnią dziewczynkę. Czy to środowisko przynagliło go do tego? Kto wie, ściśle biorąc, może i środowisko. Z wielką powagą zauważył porfiry. Zbrodnię popełnioną na dziewczynce bardzo, a bardzo dobrze można tłumaczyć środowiskiem. Szał porwał Razumichina. Chcesz, to ci zaraz wydedukuję ryknął, że masz białe rzęsy wyłącznie dlatego, że Iwan Wielki liczy sobie trzydzieści pięć sążni wysokości, a wydedukuję to jasno, ściśle, postępowo, nawet z liberalnym zabarwieniem. Podejmę się. No, chcesz się założyć? Przyjmuję. Panowie, posłuchajmy jak on tego dowiedzie. Udajesz do jasnej cholery, krzyknął razem, zerwał się i machnął ręką. Nie warto z tobą gadać. Toż on to wszystko naumyślnie. Ty go jeszcze nie znasz, rodia, a i wczoraj stanął po ich stronie tylko po to, żeby wszystkich nabrać. Co on wczoraj wyplatał O Rety? A tamci się cieszyli z jego poparcia.